Bo jest takim programem, do którego można przyjść i do którego można przynieść swoje nagranie. I dopiero wtedy, jeżeli ktoś to usłyszy, może zareagować. Jasne. The Mighty Rap, zespół, który składa się z 5 młodych ludzi mieszkających i pracujących muzycznie na Zawadzie. Dzisiaj przynieśli nam swój materiał i dzisiaj przeprowadziliśmy z nimi małą rozmowę. Martwi się o ciebie, miało tobie być jak w niebie. Stąd Jan Majerski, Krzysztof Krubowski, Tomek Lewandowski, Ryszard Rosiak, Krzysiek Chmielewski. Jak byście powiedzieli, określili to, co robicie? Fajna zabawa, nic więcej chyba. Luźna muzyka i nasz styl, jaki chcemy. Nic dodać, nic ująć. Tworzymy taką muzykę, jaka nam się podoba bardzo. Chcemy ją dalej tworzyć. No i fajna sprawa. To powiedziałeś, tworzycie muzykę, która wam się podoba, czyli co? Rap. A co takiego wam się w rapie podoba? Rytm. To jest taka muzyka, w której można wyrazić uczucia. Czy bunt? No akurat w tej piosence, którą słyszymy, tam niewiele uczuć, raczej bunt. A kiedy czas na uczucia? Może w następnej piosence. Cały czas próbujemy robić następne piosenki, są już następne teksty, podkłady trzeba tylko dopasować i kombinujemy cały czas. Prawie wszyscy mieszkacie na Zawadzie. Jest to największe osiedle w Elblągu, no to chyba o tym wszyscy wiedzą. Najwięcej ludzi, młodych ludzi, takich w waszym wieku, jak oni odbierają to, co wy tam robicie? Czy w ogóle wiedzą, że wy czymś tam się zajmujecie? Większość się wszystko już rozniosło po dzielnicy, że właśnie założyliśmy zespół, że gramy. Co nieco tam się rozpowiedziało na swój temat przyjaciołom, rodzinie, komu się dało, żeby po prostu sprawdzili nasze możliwości. A czy udało wam się już gdzieś kiedyś wystąpić? Nie, niestety jeszcze nie mieliśmy takich przypadków. Macie swoją solkę w domu, tak? Mamy tam mini takie swoje studio. Taką atrakcją tego zespołu, sorry, że tak mówię, jest kolega... Jan. Ty mieszkasz, nie mieszkasz w Polsce, nie mieszkasz w ogóle w Elblągu. W Szwecji mieszkam. A co teraz robisz w Elblągu? No, przyjechałem, żeby spróbować zrobić z tej piosenki coś. To znaczy, ty ją wymyśliłeś u siebie i tu ją przywiozłeś? Tak. I co? I dopiero do niej dobierałeś ludzi, czy ludzie już czekali na ciebie, na ten kawałek? No, oni czekali na mnie. Ja podkładę wszystko robiłem w domu, wymyślałem. Oni czekali, teksty robili w domu i tak się umówiliśmy jakoś. Z kuzynem się umówiłem i mieliśmy robić razem muzykę. Później kolegów kręciliśmy do tego wszystkiego, no i tak się zaczęło, nie? Po 2 tygodniach wyszedł efekt, nasza piosenka jedna. No, na razie jedna, później będzie więcej. Po ile macie lat? W lipcu będę miał 16. Ja już skończony mam 17. Ja mam 15. Ja w sierpniu skończę 18. 17. No i co potem chcecie robić? Skończysz szkołę, może jakąś dalsza jakaś szkoła, a potem kombinacja taka. Jeżeli się uda, będę się dalej uczył, a jeżeli dobrze pójdzie, to będziemy robić dalej muzykę. Chciałbym razem w ogóle z całą grupą byśmy chcieli. Muzyka przede wszystkim, to jest nasze marzenie. Chcemy to dalej tworzyć, szkoły pokończyć i się tym zająć. Wielu ludzi w waszym wieku ma inne zajęcia. Chodzenie po knajpach na przykład, zaczepianie ludzi i oczywiście to, co robicie, może się komuś nie podobać, no ale to jest kwestia wyboru. Wam się nie podoba heavy metal, komuś się nie podoba wasza muzyka. To normalne. Tak, muzyka nam po prostu zajmuje czas. Nie chodzimy po żadnych właśnie knajpach, nie bijemy się z żadnymi młodzikami albo nie szukamy zaczepki. Po prostu siedzimy w domu i nagrywamy to, co możemy. I też piszemy teksty. Przed tym zespołem, przed założeniem często siedzieliśmy, znaczy zaczepki szukaliśmy. Po prostu to nie mieliśmy co robić, to robiliśmy różne głupstwa. A tak jak teraz mamy zajęcie, to prawie codziennie mamy próbę, codziennie coś robimy. Mamy zajęcie po prostu. Rozrabialiśmy. Mieliśmy kłopoty też z policją, nieraz się przytrafiały, ale jakoś teraz wybrnęliśmy z tego wszystko i siedzimy i tworzymy muzykę. Jak najlepiej nam ma iść, tak będziemy robić. Ze szkoły wracamy, to od razu próby mamy, wszystko. Tym się zajmujemy. The Mighty Rap, tak się nazywa ten zespół. Elbląski, młody, młodzi ludzie, jak już sami dobrze wiecie. Za chwileczkę powrócimy do rozmowy z chłopakami. Każdy siebie ma na względzie, ten co chodzi po kolędzie, ten co zbiera po śmietnikach i ten czyje życie znika. Ten chce chleba, ten pomnika, ten kościoła, ten trawnika. Senat chce dekomunizacji, sejm lustracji, rząd wakacji. Wszyscy stoją blisko żłoba, każdy bierze to choroba. Budżet taki rozdrapany, na pierdoły i waśćpany. Podatek na lustro.
frustrację, a sam sobie zrób wakacje. Skąd się wzięła taka inna nazwa? No, spojrzałem właśnie na koszulkę moją, The Mighty Rap, Mighty Ducks, i pomyślałem, żeby to zrobić na The Mighty Rap. The Mighty to znaczy właśnie niezwyciężeni. A czego słuchacie na co dzień? No, najczęściej u mnie leci Nirvana, no i rap, hip-hop. Ja najczęściej słucham czarnej muzyki, przeważnie Tupaka i Public Enemy. A z Polski kapel to bardzo lubię Slumsa, taki Leroya i... Tupak, przede wszystkim to jest Tupak. Cały Westside, to jest Dre, Snoop, Easy, Ice Cube. Tupak, z polskich to Kaliber, Slumsy, Leroy. A dla mnie to Sepultura, Metallica, Stack Modio. No i z Polski to Ira. Chciałbym pozdrowić moją dziewczynę Igę, panią Magdę i wszystkich kumpli z dzielnicy. Całą Zawadę, wszystkich znajomych, wszystkich kolegów, wszystkie koleżanki i przede wszystkim całą swoją rodzinę. Pozdrawiam swoją dziewczynę, rodzinę, wszystkich ziomali z Kasprzaka, z Zawady. Moją matkę przede wszystkim, dwóch braci Jacka, Monikę, moją bratową, ziomali z Zawady, koleżanki z Gronowa. A ja pozdrawiam ciocię Asię, i Marcina i rodzinę, parę koleżanek i kolegów. Bardzo dziękujemy pani Asi za to, że tak bardzo pomogła nam napisać ten tekst do tej piosenki. Któż dojechał do Torunia kupić konia? Teraz trzeba do Polski, tam ci gmina kozę w tryb. Koza dobra, podarmowa, karmicielka Zeusowa. To nie byle jaki ciątek, zrobią dla ciebie wyjątek. Będziesz nosił ją na rękach, bo to twoja karmicielka. Bo pomroczna to pacanów, kraj to takich wielkich panów. To jest nasza rzeczywistość, wszyscy biją się o czystość. Parametry rynki zbytu, wychodzimy już z niebytu. U nas oli, my z kozami, już wchodzimy my schodami. Schody, schody to wysokie, już robimy krok za krokiem. Będzie z nami Paryżyn, wszyscy wiodą tutaj prym. W zjednoczonej Europie będzie spokój miał Europie. To był The Mighty Rap, piosenka Rzeczywistość. Ja osobiście żywię nadzieję, że jeszcze ten zespół słyszymy.